Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Posesję, na której teraz jesteśmy, na pewno hodowcy rozpoznają, bo jest to posesja bardzo charakterystyczna. Gołębnik za plecami kolegi Leszka Pielesiaka się od wielu, wielu już lat nie zmienił praktycznie. Kiedy go odwiedzamy, on tak samo wygląda. Natomiast tutaj na posesji powstał jeszcze taki nowy domek. O, tu widzimy, tutaj tego nie było, basen też jest. Ale też tutaj kolega Leszek, jak po staremu, też tutaj lotuje w oddziale w tym roku, może troszeczkę mniej czasu poświęcał na gołębie, bo stawiał ten budynek, o którym tutaj pokazywaliśmy, ale też tutaj kolega w tym roku też postanowił bardzo wydatnie zredukować stada, żeby chyba się cieszyć urokami życia w tym tutaj domu, 60%. Co? 60%. Rozpłodu. Tak, bo kolega Leszek się tutaj zajmuje sam tymi gołębiami, a zobaczmy, tutaj mamy tych gołębi tutaj dużo, bo tutaj te górne gołębniki, my już je pokazywaliśmy, tam można na filmach zobaczyć, jak one wyglądają. Mamy tutaj te woliery z różnymi gołębiami. Z tyłu tam jest tego dużo. Ile wszystkich razem tu gołębi masz? 500 sztuk. 500 gołębi, tak? To teraz chcesz zjechać do jakiejś mniejszej ilości. 300 w rozpłodzie. Tu zobaczmy, tamtego domku to nie widziałem jeszcze. Ale już widzimy, jest ten taki domek malutki. I tam też jest, co tam wszystko rozpód masz? To jest wszystko rozpód. Dobra, to jest wszystko rozpód, tu widzimy. I teraz te gołębie kolega będzie redukował. A jakie kryterium do redukcji przyjmuje? Że te tak, sprzedaż dziada, sobie najlepsze zostawisz, czy jak? Nie, jak jest. Nie, to się pytam właśnie. 300 gołębi z rozpłodu, to będziemy tam później pokazywać rodowody, będziemy o tych gołębiach chcemy właśnie pokazać. Opowiadać, tak, dokładnie. Bo wiadomo, kiedy my ostatnio byliśmy. Wybrałem tutaj naprawdę najlepsze gołębie. Bo chodzi o to coś takiego, że my tutaj. Będziemy rozmawiać, będę mówił. Ale tak, na przestrzeni czasu, kiedy tu byliśmy, było tak, że mieliśmy możliwość oglądać te gołębie, które kolega w rozpłodzie posiadał z różnych, ale one w międzyczasie też jedne odchodzą, nowe dochodzą cały czas i to się hodowle wszystkie rozwija. Dlatego sobie teraz, jak przejdziemy tam do biura. W tym roku już nic nie sprowadziłem, już nic nie będę sprowadzał, już koniec. No dlaczego? Masz teraz tak, Leszek, zobacz. Kiedyś musiałeś z daleka przyjechać z bloku, tam gdzie mieszkałeś, przyjechać tutaj, czasu traciłeś, a teraz masz tu blisko, to ale możesz się więcej zajmować. 15 gołębników samemu sprzątać od rana do wieczora, być niewolnikiem, to nie ma sensu. Dobrze, także przejdziemy wtedy do biura i opowiadamy o tych gołębiach. Kiedy tam przed budynkiem mówiliśmy, że kolega Leszek będzie redukował swoją hodowlę, pokazywaliśmy też budynek, który nowy tutaj powstał, zaraz w nim mieszka. Mówi, że ten budynek spowodował, że nie miał tyle czasu, żeby się gołębiami zajmować, ale to nie spowodowało praktycznie tak naprawdę żadnych pogorszenia się wyników, bo na młode miałeś bardzo dobre wyniki, na stare też nie były gorsze. A powiedzmy, jakie to były w tym sezonie wyniki? No w tym sezonie w lotach starych, dorosłych, jestem wicemistrzem okręgu w kategorii C. W oddziele drugi wicemistrz, 5 gołębi z największą ilością konkursów, czyli Mistrzostwo Czempionów. 5 gołębi z GMP, pierwszy z każdego lotu, z maratonów, ze wszystkich lotów, 5 pierwszych, drugim wicemistrzem. To tam roczne mistrz oddziału. No i na młode mistrz typowane. 5 gołębi z największą ilością konkursów. Mistrz. No i co tam jeszcze? Chyba wszystko. No tak, bo to były z tego roku. Młode już mamy też omówione, ale powiedzmy w latach poprzednich też to były sukcesy. Ty miałeś przecież też w swojej hodowli olimpijczyków. 6 takich. Już nawet patrzyłem, tutaj są takie dyplomy z olimpiady. Tam widzimy kwiatek jeden zasunięty. I tu jeszcze jedno są te 2 z Werony z 91 roku. 3 były w Weronie. 3 były, a tutaj gdzie masz ten trzeci? Sprzedany razem z dyplomem. A później na olimpiadzie jeszcze na jakich olimpiadach miałeś gołębie olimpijskie swoje? Werona był. To było 3. W Porto 1. Porto powiedzmy 2005 rok, Werona 91. I Las Palmas 1 gołąb. Las Palmas to który rok był? Już nie pamiętam. Tak. A tu jest jeszcze, nie, to jest Porto właśnie, tu mamy ten Porto. Dobrze. No jeszcze jeden gołąb był w Jugosławii. Nie? To było wtedy już chyba jeszcze komuna była, co? No. Oprócz tego no, były wyniki olimpijskie, jak niektórzy tam piszą, nie, to moje też gołąbki miały wyniki olimpijskie, ale w znaczy, danym... miały w latach nieolimpijskich. Nie, olimpijskich. W olimpijskich latach, no to się nie załapały. Wyniki miały olimpijskie. Znaczy, zbliżone, one po prostu były gołębie w tych latach były lepsze. A w innych latach dużo gorsze. No to się tak zdarza, dlatego też mamy teraz te wystawy europejskie, gdzie tego tak, mamy. Aman 99 rok, 30-72. W kategorii D miał 22-10 koeficjent, a teraz w tych latach po 31 mają. No tak się trafia, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak. Ale wyniki były takie, krótko mówiąc, w europejskiej tutaj czołówce. Dobrze, teraz mamy... Dokładnie tak. Następny ten Ronaldo, 24-2 w 2005. Tak jeszcze, poczekaj. Ronaldo to był gołąb z którego roku? 2000 rok, 55 149. Dobrze. Później... I
miał w kategorii A24. Też nie załapał się, a można mówić, że to wynik olimpijski, bo były inne jeszcze lata i miały gorsze, były głębiej na olimpiadach. Następnie mamy 2003 rok, 5340, słynny Aman. W 2008 roku w kategorii C, w jednym roku, miał 1857 koeficjent, bo to są katalogi do wglądu, można sobie zobaczyć, a w 2009 roku miał koeficjent 12,76 i się nie załapał, o 0,07 przegrał tylko. No to się właśnie tak zdarzy. No trudno. Tutaj siedzisz, poczekaj, tu już kończysz pomału tego głębie czytanie? Jeszcze dwa są. Jeszcze powiedz. Jeszcze jest dobrze, tego! Dobrze, ja wiem, ale żebyśmy nie zanudzili, bo tu siedzisz i takiego jednego macasz, cały czas go tak głaskasz i za chwilę do niego przejdziemy, może bo go tego wymęczysz. No to jeszcze te... Piór nie będzie. 2006 rok, 80, w maratonie koeficjent 24, następnie w 2010 rok 6250, słynny Bambo w kategorii H 1652, za rok był drugi w Polsce w kategorii B4, coś tam miał koeficjent. No i najlepsze lotniki. Pierwszy as z 14 konkursami, 07 w 2013 roku, 07 rok 3499, drugi as roczny z 12 roku 1438, no jest tego, trzecia samiczka w Polsce w 2004 roku, już nie będę mówił numerów tak szybko, trzeci as roczny w 2015 roku, tu są rodzice też, mogę je sprzedać, jeżeli ktoś będzie miał ochotę je nabyć, to je oddam. No i później tak, pierwszy as w Polsce w kategorii C, 2,40 koeficjent, w 2007 roku dyplom wisi tam na ścianie. Drugi as polski w kategorii B, 62. No jest tego, no. Rozumiem. Teraz przejdziemy do gołąbka. Do tego właśnie gołąbka, bo go za chwilę go wymacasz, już piór nie będzie na nim. Co to za gołąb? Oddaję tego gołąbka, to jest Szelens, Flor Verwort, Aman i Kopman. To jest gołąb po polski, na jakiej obrączce pan mówi? Mój to jest lotowany. U ciebie gołąb wyhodowany, tak? Tak. Jaki ma numer z 2000, którego jest? 15 czy 15 roku. 6125. Tak. Super gołąbek. Pokaż mi rodowód jego, bo tam widziałem, jak rodowód przygotowany. Tak. On jest tutaj też na stronie z tyłu. Siedem koeficjent w lotach młodych. 6 czołowych konkursów na młode. Gdyby wchodził, to by był 3 razy pierwszy. A przychodził w tej grupie, czyli w minucie te gołębie były odbijane, ale zawsze za siódmego i 11 wszedł. W mojej gołębi. No i już się nie udało. Gdyby wszedł pierwszy, to miał może zero coś tam, konfice, no nie wiem. Ale no i tego gołąbka zacząłem lotować, troszeczkę mogę powiedzieć historię, czy nie? Jak najbardziej, no. Tego gołębia wziąłem, mam tyle tych gołębi, ale wziąłem go do 50 jako rocznego w 2016 roku. 4 pod rząd czołowe zrobił konkursy, zawiesił się, nie ma gołębia. Przychodzi po półtora tygodnia, z tym, znacznik ściągnięty i obrączka elektroniczna ściągnięta. No, mówię, kurde, jesteś pełny, to u kogoś chyba byłeś i go w powietrze, wypuściłem go później przed wkładaniem, dzień, bo ta kora była w piątek, przyszedł i go w sobotę rano go wypuściłem, żeby, mówię, odejdzie, to go już nie będę wkładał, nie, bo nie ma sensu, jak gdzie odchodził. A on nie odchodzi, wchodzi, założyłem mu tę obrączkę elektroniczną na wkładaniu, przyporządkowaliśmy, poszedł na lot, znowu go nie ma, do tego samego poszedł, znowu mu ściągnął numer telefonu i obrączkę elektroniczną. No to już go wycofałem z rozpodu jako dwulatka. Dwulatka go zacząłem, poszedł na pierwszy lot, znowu zrobił konkurs, na drugi, tu gdzieś blisko musi być i znowu się zawieszył. I dlatego go chcę oddać po prostu. Ale z tych gołębi, po tym ojcu, tu go później pokażę tego ojca, albo zaraz go pokażemy. Od razu przy tego. Tak, pokażemy. Co roku komplet dzieci konkursów robią. Można wziąć sobie piórko, DNA, sprawdzić i tak dalej. Co roku komplet, po 6 konkursów czołowych robią. To jak pokażmy jeszcze odwróć ten rodowód, tak, żebyśmy zobaczyli. Nie, nie, tak, tutaj, żebym widział z przodu, no to o to mi chodzi. A tu? Po kim co jest, to są, powidzę, rodzicami tego gołębia, to jest ojciec, to jest, tak jak powiedziałeś, Szelens, to jest belgijski obrączka, tak? Braci Stok. Tak, a tutaj Gewoder Stok, a tutaj mamy od spodu, to jest też z twoich gołębi wyhodowane też po... Widzę, to już czysto polskie. Tu jest gołębie. Ojca rodowu, taki zwykły sobie rodowód. Tu widzę sztok, to są gołębie takie. Ale super gołębie. No, takie, no za dużo tego nie widzimy, z jakich to linii wychodzi, tak. Czy coś, bo są same numery praktycznie. Ale bardzo dobre. I mogę ojca pokazać. Pokażmy tego ojca właśnie.
Mówisz o tym właśnie gołębiu, którego teraz mamy z 2008 roku, tak? Tak, 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 tak. Który wydaje takie super dzieci. Dobrze. O, to jest właśnie ten gołąb, co masz teraz w ręku? Tak, tak. To pokażmy go może. To jest samiec taki nakrapiany pstry. Pstry. Duży chyba jest. Aha, taki, i dziecko po tym w tym roku takie wyszło w białych lotach, tak samo komplet konkursów. W tym roku, a mieliśmy ciężki, bardzo ciężki sezon. Na młode i w ogóle na stare. Patrz. Piękne gołąbie. Ojciec. To widzimy to już oczywiście. Obrączka. I to jest właśnie ten gołąb z 2008 roku, który jest ojcem 81-25. 80. Dobrze. Też na sprzedaż jest? Na telefon. Zobaczymy, wtedy to można zawsze zadzwonić. W większości gołębie to nie ma problemu. To teraz to do jakiego przejść. Tutaj mamy od kolegi Leszka z Pylesiaka takiego gołębia ciekawego, który to jest młodziutki z 2017 roku. Jak widzimy po gąbce czerwony, to jest samiczka chyba, tak? Tak. I ona jest taka, przychodzi, no, zobaczmy. Przychodzi do mnie i o. Się zakochała w tobie, Lechu. No tak. A żona się nie czuje zagrożona? Oj, busiuchna. Co, też czytaj, na czytaj, która na godzina, sprzedaż? Czytaj, czytaj, czytaj godzinę, czytaj. Ty nie, czytaj godzinę, tylko no, czyta, no, czyta. Pokaż jej, o której godzinie ma przylecieć. No, a to jest młoda, późna, no, teraz dopiero się nie bierze. Jest powiedziane, że nie będzie. Ale taka kochana, że przychodzi widzę, do mnie. Z lewej strony widzę, ma białe lotki całe, a z prawej nie ma ich. Nie? Aha, chodź, chodź. I to po czym jest dokładnie, powiedz, to jest... Po oryginalnych lismundach. Tu pokażemy rodziców i te gołąbki też. No. Dobrze, o, czyli mamy już no, takiego. Piękny. Jaki numer ten gołąb ma? On jest na sprzedaż też czy nie? No, to są późne dwa. Tu jest braciszek. I też tak się zachowuje? Tak, tak samo. Też chodzi to, po tobie? To jest tak, ja już tam koledzy ode mnie wzięli, to mówi, nie wie czy jest samczyk czy samiczka, bo cały czas grucha do niego przychodzi, nie? No, to jest jaki numer gołębia? 990. 990, oczywiście 0266, Strzelce Opolskie. Patrz, ten sam obdzie robił, patrz. A ten ma, a ten ma numer jaki? Też ma ten, widzę, z lewej strony białą lotkę. Praktycznie takie same, tak. Tylko samczyk chyba, tak? Tylko ten ma 991. Widać, że numery nawet po sobie. Zaraz zobaczę, wsadź go do klatki może z powrotem. Tak, mamy tutaj tak. Do któregoś kosza. Z tych, które tutaj prezentujemy teraz na sprzedaż. O, dobrze. I to będziemy mieli tutaj tego gołębia jako taką ciekawostkę. Tu mamy tego gołębia o numerze PL0266 z 2012 roku, 12283, tak? Tak, tak, samiczka. Samiczka, tak. Samiczka, to jest półsiostra złotego medalisty u Marcina Kobieli. Tego, z tego roku złotego medalisty? W tym roku, w Brukseli. Kategorii H, konfice 450, 2250. Bo matka pochodzi z mojego gomnika. Marcinowi sprzedałem. Bo matkę. Matka, tu jest w rodowodzie tego? Tak, tak. Ten, to tak. Jest matka. 22, 0, 25, 13, 2010 rok. I to jest półsiostra tego olimpijczyka. To jest taka niebieska pstra. Tak, półsiostra. Piękna samiczka. I co ciekawe, wydaje super gołąbki. Pierwsze dziecko jej było pierwsze na 13 500 gołębi z 500 km. Tutaj? Tak. I ładne, mocne gołębie daje i w tym roku tak samo, dwa gołąbki są młode i pięknie, fantastycznie, same czołówki robiły po tych gołąbkach, nie? No to są piękne, no. To jest laleczki. Tak samo to jest wszystko, ta linia tych florowerwotów, to te dwa młode tak i są inteligentne gołąbki. Te florowerwoty, które ty masz u siebie, to są z hodowli Rogera Lismonta. Tak, tak. Tak. Dobrze, to mamy tego gołębia. Teraz pokażmy jakieś inne jeszcze, czy będziemy linię pokazywać właśnie florów ferwortów? No to możemy pokazać właśnie zimbredowane, ale to bardzo mocno. I tu jest cała ta para zimbredowanych florów ferwortów. Pokażmy tego jednego, to jest co to za gołąb? To jest też na polskiej obrączce? No, to jest po tych... O, nie, to nie jest, to jest oryginalny Lismont Roger, czyli to jest zimbredowany, brat z siostrą w parze, po tych oryginałach flora werwotach. U Lismonta. No takie białolotki. Ja wiem. Takie same były jak on. Byliśmy kiedyś w hodowli Rogera Lismonta wspólnie z Grzegorzem Nowickim sami, i to właśnie tego będzie tam oglądaliśmy. On ma numer 218-0046-13 rok. To jest ten jeden, a jeszcze mówiłeś, masz drugiego parę, tak? Mam trzy. To trzy, ale ta jest wtedy super para. A właśnie to dziecko, co tam było, na ramieniu mi siedziało, to po nich. To jest po nich, to właśnie to było te młodziutkie. A tu jest samiczka. 217-49-55, też 2013 rok. I ta samicza znowu jest po obu dwóch oryginalnych florach werwotach. Oryginalnych. Rozumiem.
Tak, bezpośrednio po tych oryginałach. Ona jest bardzo podobna, widzimy, do tamtego gołębia, który kolega Leszek wcześniej... Do Fineka, ona jest pod Finekę, ta głowa to wszystko Fineka. Flor Fervor, Roger Lismont to był... I to jest para... Po sąsiedzku miał Flora Fervor, tak. Także to są te gołębie. Mogę przedstawić parę... Po tych gołębiach właśnie skończyli, po Flora Fervorta. Tak. Mamy tutaj gołębie teraz Pita van der Merwe. Tak. Pita, zwracam uwagę, Piet, to się pisze, nie Peter, bo tam to jest... Rodzina to chyba była rodzina, ale dwie różne hodowle. Tak. I to co jest para rozpłodowa u mnie z 2010 roku, gołąbek. Piękne, wydaje, dobre, młode. I to jest oryginał Pit van der Merwe. Oryginały, to jest cała oryginał. Tak. Zawsze łączę je razem, żeby coś pociągnąć do imbredu, bo to jest po synie Pierre, a tam mamy córkę Pierre bezpośrednio. To malutką samiczkę. I oni są razem złożone w... Ta samiczka jest taka drobna, nie? Chyba. Ona jest trochę drobniejsza, bo matka jest jara. Ale potomstwem bezpośrednim takim imbredowanym nie latałeś? Latałem też tak? Dobrze, ale bardziej biorę do imbredu. Do krzyżówki. Do krzyżówki i super. Mhm. I teraz Merwę. Złączone z tą, co Marci, półsiostra od Marciana Kobieli. Z tego Flora Fervorta. Tak, ta samica. Tak. To był właśnie pierwszy na 13 500 gołębi, z 500 w rejonie. Mhm. No. Także to są super gołąbki. I to ten jaki ma numer dokładnie, powiedzmy? On są na mojej stronie też tam internetowej. 16 92 844. 4. A z 2000 którego jest roku? 10. Czyli 7-letni gołąb. Górną półeczkę pokazujemy. Górną teraz pokażmy jeszcze tą samiczkę. A samica? To jest taka drobniejsza, ale też takie barwy. Ale pokażę, jakie piękne dzieci dają. I są dwa bracia z jednego gniazda i zaraz pokażę. O, samiczka ma te jaki rocznik? Też 2010 rok, 16 92 652. I teraz taka samiczka drobniutka, ale ona skojarzona z tym samcem, daje jakieś potomstwo. Tu masz gdzieś też przygotowane, widzę, tak? Tak. Później, a na do lotów biorę... Ale pokażmy, które to dzieci, tu są dzieci. Tak. Dzieci z 12 roku. Nakrapiany, to jest samiec już, tak? Widzę też białolotek. Patrz. Jaki ma numer? 12609. To jest tej pary. Tak, to jest złoto. I to, do czego zmierzamy? Do tego zmierzamy, że ten dziubnie tego gołębia, podobny do ojca i podobny do Pierre. Bezpośrednio. Mhm. Bezpośrednio do Pierre podobny. A brat jego z tego samego gniazda, bo ten ma 12609, 12 rok, a brat jego ten jest. Ten niebieski wyszedł, widzę? Ja, niebieski, tak. Białolotek też? Tak, Pierre. Mhm. O. I jest już dziób ma mniejszy, nie? Mhm. No i to jest też numer 12610. Czyli 12. Jeden numer. Bracia z jednego gniazda. Jeden taki wyszedł, drugi taki, nie? No. I zarotowane były gołębie te dwa? Nie, to są późne do rozpłodu, tylko przeznaczone. Tylko do rozpłodu. Tylko do rozpłodu przeznaczone. I z nich miałeś jakieś tutaj, masz w klatkach jakieś przygotowane, jakieś młode pokazać? Jakieś drugi lotnik oddziału. A jakie wyszły młode z nich? Masz tutaj któregoś? Takie... Niebieskie, są będą do sprzedania, ale nie ma. Nie. Tutaj nie mam akurat przygotowane. Niebieskie, które takie... nakrapiane. Te, ale te są u Ciebie cały czas w rozpłodzie teraz. Tak. Nigdy nie były lotowane, tylko nie. Przeznaczone do rozpłodu. No to są, no, ograniczamy rozpłód, prawda? W drużynie lotowej ile masz gołębi swojej? A 100 było. A ile Ci zostało po sezonie? Dorosłych? Dużo zginęło, bo był ciężki sezon, mm-hmm. I ta budowa to zginęło, ale zostało dużo gołębi i chcę jedną drużyną. No po prostu 60 gołębi, 100 gołębi w rozpłodzie wystarczy, no 70. Ja sam przy tym chodzę. Tak. Dobrze, pokażemy teraz jakie gołębie. Teraz pokażemy super czwarta lotniczka oddziału, Werkamen Imbred. Taka ciemna, widzimy. Ciemny samiec, przepiękny. No te kameny często takie są. Piękny samiec. To jest którego roku? To jest oryginał? Nie, po Werkamenie. Brat siostrą złożony, nie? Po tym samczyku. Werkamenie. Po oryginałach Werkamena. Na Pantera to jest tutaj łączony, nie? No i tu jest super gołąbek. Ten ma jaki numer? Ten ma 4453. Z 2010 roku. 15 roku? Tak. Nie, 11. 11. Biała obrączka, no i popatrz oczywiście. Biała. 4453. Rodziców masz jeszcze u niego? Nie ma. Nie. Został oddany, ksiądz Krzyniarz go wziął, tego samczyka, nie? Ojca, nie? Wziął ksiądz Krzyniarz, a ksiądz Krzyniarz nie żyje już, nie? Niestety święty no, ale tamten, ale byli po tego gołębia, ten był ten... Arek Smorąg
Smorok, no to smorok wie. I ta samiczka. Ta ciemna, tak? Szpak tu. Nie, szpak to jest po czym? Tu jest z tymi 45-20, ona jest z nim w parze razem. Z tym ciemnym samcem, co przed chwilą pokazywałeś, tak? I ta samiczka z czego się wywodzi? Ta samiczka jest Van Loon i ten Shellens. Ale też właśnie z tych Shellensów, co ja... Nie. Od tego pierwszego. Ale tak, tylko do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że tu jest dziecko po nich, będzie na aukcji wystawione dwa. Szpak? Są, tak, dwa. Piękny. O. A siostra, tylko że z pierwszego lęgu, nie? Tak, piękny samiec. Mhm. To jest z którego roku? Ten jest młody, to jest 2017. Jaki on ma 342, a tamten będzie miał 341, siostra, to jest samczyk, a tamta siostra jest, nie? No. Jedno był ma... lotowany ten dom? Nie. Ten nie lotowany, tylko do Radomska wziął tam jeden kolega i powiedział, że super, super gołębie, nie? Czyli nie mam z tych gołębi jeszcze do tego, to teraz będzie miał okazję. Ja mu powiedziałem, że jak chcesz, to mówię, to przyjeźdź, nie? No. Zobaczymy. Czyli z tej pary, którą pokazywałeś, tego ciemnego samca i ten, i ta biała, dwa takie szpaki, takie dwa takie szpaki wychodzą. Tak. Czy wcześniej, ale teraz tak, czy miałeś tego ciemnego samca coś do lotów też lotowało tak, u ciebie? Tak, no są te gołębie. To dobrze, a jak się spisują tutaj u ciebie? No spisują tak jak gołębie, po 8-10 konkursów robią, nie? Mhm. Tylko, że mówię, że... W różnych kojarzeniach, czy takich też się starasz? Nie, cały czas są razem, bo się sprawdziły te gołębie, nie? No jest trzecią lotniczką oddziału, no to nie jest źle, nie? No. Po tym białolocie jest drugim lotnikiem oddziału, nie? Dobrze. Teraz przejdziemy do jakiej gołębi? Dalej będziemy przy tych gołębiach. Teraz jest tutaj para gołębi. Ferkamenów? Nie. Co? Ferkameny nie. Nie. Flor Verwort, tu rodzice dali ten. Tu jest. Tu jest para. O. Tu jest. Ta jest niebieska cała. Samczyk. Tak. Ten jest niebieski. Ojciec trzeciego gołębia w Polsce. W którym roku? To jest tam na ścianie wisi trzeci lotnik. Widzę, w 2015. Tak. 83. 14. Nie, on jest z 14 roku, ale w 15 jako roczny. Tak. Mhm. Trzeci lotnik polski, nie? Mhm. No, 83-99, 14 roku. To jest ojciec. A to jest tego mojego 344, tam na tych internecie, na stronie widać, że taki mocny, szeroki gołąb. I on też taki mocny, szeroki gołąb. A samiczka jest oryginalna. One są w parze, co jest tak? Tak. Od Putmana, ta, 2008 rok. To jest tutaj ten roczny rodowód, tutaj co masz, widzę, zostaje taki, zobaczymy sobie. Trainera Pickmana, niedawno byliśmy u niego w hodowli, to sobie zobaczymy, widzicie, stara ta linia, wszystko to jest 100% Kopman. Tak, ale Krzysiek, to jest widzimy. Ciekawe, że tu jest trzeci lotnik, a ja miałem jej siostrę i Bambo po jej siostrze jest. I był drugim asem Polski. Czyli z tych Kopmanów widzimy to, co zawsze podkreślał, że to były te gołębie, które te zapewniły mu to jest cały czas. To mi to dało to, że te gołębie dalej... trzymam. I te gołąbki imbreduje, daje na merwę i wszystko wygrywają. To są super złoto. To już jest 2008 rok, starsza samiczka, nie, ale jeszcze lęże się, wszystko jest w porządku. Jeszcze młody jest później teraz po nich, nie. I na aukcji też tam będzie. Ta samiczka jaki ma numer? 14 roku jeden będzie. A ma jaki numer? To jest 16-13. A Bambo co był, to była 16-49. Po tych samych rodzicach, bo tutaj tylko jest... inny lęk chyba był, tak? Czy nie? Nie. Inny lęk, tak. Tylko, że... No to niech sobie się o to zwiemy. Ona jest... Pokażmy teraz jeszcze to raz. Jej siostra jest na mojej stronie internetowej, naszegołębie.pl Piresia, nie? No i tego, i to jest... Kolega mówi, ja tak mu przerwę, on tam będzie szukał, ja mu powiem, że my się postaramy w nasze hodowle go wprowadzić, żeby te wszystkie dane uporządkować, to tu mam tu. Zobaczmy, kolega przygotował tutaj dużo rodowodów. My nie jesteśmy siłą rzeczy w stanie nawet pokazać tego wszystkiego, możemy tylko z grubsza opisać, opowiedzieć, bo i tak te literki są tak malutkie na ekranie monitoru, że ich nie widzimy. Natomiast na stronie internetowej możemy sobie dokładnie wszystko pooglądać, przestudiować rodowody, porównać te dane, sprawdzić, tu które się sprawdzają gołębie i będziemy wszystko widzieli. Matka. Ta ma jaki numer gołąb, którego pokazujesz? 86-20, 09 rok, super samica stara, rozpłodowa.
tego Ronaldo. Mhm. Pokażmy tak bokiem, bo ona bardzo ładnie tu wygląda. O. Piękna samiczka. Ja przygotowałem klatkę, myślałem, że w klatce lepiej się dobrze. No tutaj będzie lepiej widać, bo tam troszeczkę dwie jest gorzej oświetlone. Piękne skrzydełko. I ta córka po niej była pierwszym asem na wspólnym gołębniku. Córka też poszła za dobre pieniądze, była sprzedana właśnie. Nie, nie, to dlaczego? Ale tutaj ten gołąb i po tym gołębie też ci nie tylko na wspólnych gołębnikach się sprawdzała, gdzie indziej też u ciebie? No te gołębie się sprawdzają cały czas wszędzie. To i merwę. A ten nabywca, bo ty go zdałeś, zdaje się, z tego co pamiętam, nabywcę tego gołębia, u niego się też sprawdzają, bo to twój kolega jak tutaj ze Strzelec Opolskich, ale nie, w Niemczech mieszka tam, nie? Tam gdzie indziej. Gdzie indziej mieszka. Ale niedaleko, nie. No tu później był, nie? No ja wiem. Dobrze. To już też jest, no i to taką samiczkę. Bardzo ładna. Z Ronaldo, ten co miał 80, co miał 24 w maratonie, o czym będziemy gadać. Nie? No i tam też był lot 500. No właśnie o gołębiach. O gołębiach będziemy rozmawiać. 550 i dlatego wygrało, nie? Następnie tu jest gołąbek. Super gołąbek. 88-21 z 2014 roku. Ten jest nakrapiany i niebieskiego jeszcze mam dwa bracia. A co to jest, jaki gołębik? To jest Van Dijka i Merwę. Czyli z tych co wcześniej pokazywaliśmy. Van Dijka jeszcze nie pokazywaliśmy, ale o Merwę już mówiliśmy. Już żeśmy mówili. Na Van de Merwę. No, gdzieś to zdjęcie. Tutaj, on nam, powiedzmy tak. Jest na mojej stronie. Dobrze, ojciec to jest tak? Z linii Van Dijka, tak? Van Dijka, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że Van Dijk to sprzedał tą Golden Lady, tą złotą damę Kotmanowi i ona wydała Kleine Dirka, Annelies wydała. I tu właśnie w tym rodowodzie znajdziemy, że to jest siostra, ta Golden Lady, siostra tam w rodowodzie jak najbliżej, przy tym Van Dijku. I ten gołąb się sprawdził, miałem dużo tych Van Dijków, nie? Ale ten gołąb się najlepiej jeszcze sprawdził. Ja go mam tutaj gdzieś na zdjęciu, ale jak później znajdziemy, to później to sobie możemy oglądać. A to jest właśnie z tych właśnie mój stalinia Van Dijka i czyli tego... I bezpośrednio po tej, tu, Merwę. Rozumiem. Są trzy samczyki, jednego mogę oddać. Jest niebieski, dwa nakrapiane są, nie? I tak jak widzieliśmy, było z 2014 roku, chyba 88-21 końcówka, tak? Tak. Dobrze. Teraz takiego następnego... Ile mówię? 8-8? 8-8, no pokaż jeszcze raz go, przeczytaj. 8-8-20. 20-21. 21 ten jest, 20. A, 14... No, 21. 21. A 20 też mam niebieski, jest. 21 właśnie. No. Brat, z jednego, tak. Dwa samczyki były, nie? Dobrze. I takie perełki. Van Dijk, Merwę. Mhm. I przede wszystkim ważne, że przetestowane potomstwo po nich jest już. Do tego zmierzamy teraz. Tu jest gołąb Inbred na Amama. Jak ktoś znał tego 53-40, to może zobaczyć kropka w kropkę. Gołąbek. Zimbredowany. Ten do mamy, z góry. Z 2013 roku? 16. 56-01. Dlaczego go tak to wybrałem? Samczyk. Drobny samczyk, bo to jest Inbred, nie? Wybrałem go dlaczego? Dlatego go wybrałem, że kropka w kropkę jak Amon. Kropka w kropkę, na mojej stronie. Jak oglądaliśmy, to można było sobie tak zobaczyć. No, to jest kropka w kropkę Amon. Taki duplikacik praktycznie. Dokładnie. Tych gołębi kolega, tak jak mówi, ma bardzo dużo, też z 2016 roku, a my staramy się pokazać część tylko tych, które będziemy mieli na aukcjach. Zawsze można też do kolegi zadzwonić. Część będziemy mieli wystawione na aukcjach, część możemy też zadzwonić do kolegi, on poradzi telefonicznie, coś opowie, jakby coś się chciał dowiedzieć, czegoś więcej. Tu jest gołąbek fajny, lotowany. Jaki ma numer? Z konkursami. Z konkursami. Tak. 51-50-11 rok z dyplomem. Ronaldo. Płowy. Ronaldo od Andreasa Drapy. Tak, z Ronaldo. Tego, był... I Fritzer. U góry Fritzer jest, a na dole Ronaldo. Nie? Znaczy, a to był ojcem tego gołębia. To był ojciec czy matka tego gołębia? Ten... Ronaldo, matka. Nie, tutaj mi chodzi o tego. Bo to nie jest oryginał. Czy to jest oryginał Drapy? Ten, nie. To był ojcem tego, czy matka? Matka była oryginalna Drapa. O to chodzi. Po właśnie Ronaldo i po Fritzerze. Tak. Matka była po tych... synie Ronaldo. Synie Ronaldo.
Dobrze, to sami szukaj, ja się to tam pobierzemy. No, ale samiec. I tak, dyplomy. I co ciekawe, że 11 czy któryś tam jest z maratonu 750 km też. Tutaj u was w oddziale, tak? No, trochę nawet tutaj ma ten flag, bo wiadomo, gołąb lotowany to jest nadwrężony. Takie gołąbki już starszy, gołąb 11 rok, ale do rozpodu ktoś będzie się cieszył, no bo takim gołębiu. Co ciekawe, ogonek pięknie idzie na dół. Dobrze. To jest jeden chyba nieliczny płowy, który ty nam przygotowałeś, tak? Tak, teraz tu następny jest gołąb lotowany z merwę. Co to jest jego ten... Mamy, ten gołąb ma rodowód, już mamy znaleziony. Jaki numer ten gołąb ma? Ten gołąbek ma 3730. 2013 roku, tak. Tutaj mamy jego rodowód. Ojciec. Ojciec to jest ten niebieski? Nakrapiany, merwę, a z dołu jest aman. Lotowany średnio, tam 9 konkursów w sezonie ten robił. Ten. Tak. I są dyplomy od niego, będą też na stronie. Trzecia nagroda z Minster Talge, 752 km. W oddziale, no oczywiście, bo w sekcji nie. Ten gołąbek. Następnego zaraz tu znajdziemy jakiegoś. Teraz mamy gołąbka z 2014 roku. 88-30, 14 rok. Jak to jest wiem. Też jego. I to jest syn tego gołąbka, to był pierwszy w Polsce, czyli 07 rok, 34-99, tego juniora Amana, pierwszy w Polsce, ten gołąbek. I też w jakiej kategorii, czy nie, jak to było? W tym wyczyn to był, wyczyn, ale, tak. Ale, o, tak, ale on był i w GMP, miał 358 punktów, w kategorii H32, on po wystawach cały czas chodzi. Pokażmy tego gołębia właśnie. I też, z tej strony jest nakrapiane, z drugiej nakrapiane cztery, bo tu jest, z dołu jest fluorwerwor. Nie, cztery ma. Fluorwerwor jest z dołu. Tu od dołu, ja sobie tak zerknę, będziemy jest. Patrzeć tu. Mam poczekaj. Tu popatrzmy, bo to jest ten fluorwerwor, a u ciebie uhodowany i wywodzi się właśnie z tych gołębi, co ty miałeś. Tu widzę flora ferworta, ale tutaj masz napisane. Mam, no. Tak. I są jeszcze jest siostra jego, brat jest 14 roku. I co mogę powiedzieć ciekawego? Tego Amana oddałem koledze hodowcy, nie? Wziął go ode mnie. Po prostu sprzedałem. No. Sprzedałem go i w tym roku uciekł mu. Mówi, Leszek, pomiędzy drzwiami, tak, a on jest tam Zielona Góra. Przyleciał do ciebie? Jest. Ale największe upały i 3 dni go nie było w ogóle. A był już 2 lata trzymany, nie? Bo 14, 15, 2 lata, no prawie 2 lata. I był trzymany. Ja mówię do żony, mówię, kurde, gołąb nie przyjdzie, dopiero będzie. Powie, że specjalnie przyszedł, taki kurde, Zielonej Góry, nie? A ten gołąb przyszedł, ale to nie fruwa, gołąb nie ma kondycji, a tym bardziej młode u niego miał. I patrzę, jest, przyszedł, skóra i kość, po 4 dniach dopiero ten gołąb przechodzi. No ale hodowca przyjechał po niego, czy wysłałeś mu? Nie. I nie przyjechał i powiedział, żeby go mu odesłać. Ja mówię, dobrze, jak przyjedziesz, to ci go oddam, a jak nie przyjedziesz, to ja muszę sobie młode pociągnąć. No i dałem mu imbret. Zamana, pociągłem 2 młode są późne i dałem mu inną samicę fluorwerwor z Hurricana dałem mu. To nie jeszcze tego chudego, to jeszcze wyeksploatowałeś był mu po prostu. Nie, no musiał dojść do siebie, bo nie, to on tu u mnie trochę był ze 3-4 tygodnie był, do miesiąca jeszcze był po tym jak przyszedł, nie? No i później mu wziąłem, odesłałem z powrotem i go z powrotem ma, nie? No ale to już ucieszył się, czyli inteligentne te gołąbki. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że u Bochęciaka to na Giewoncie, nie? Ciężki sezon był, 10 gołębi przyleciało pierwszego dnia, 2 moje przyleciały i to właśnie ten 348, właśnie syn tego gołębia. Syn tego gołębia przyleciał, nie? No. Czyli coś tam mają w sobie, nie? Tak. No. A drugi był właśnie po tym, co wcześniej żeśmy wspominali, co siedzi w klatce, po tym to tak chodził po tych gołębnikach i z powrotem wracał, to ma 7 konfitów na młode i 6 czołowych konkursów. To po nim też wygrał, nie? Czyli nie są przypadkowe gołębie. Tu jest na pewno z czego wybierać. Nam też tutaj jest też ciężko zaprezentować wszystkie. To chyba większość z tej klatki mamy już omówionych, tak? Dobrze. Które jeszcze nam zostały, Leszek, do omówienia z tych, które przygotowałeś? Tam bardzo jest dużo tych gołębi, będzie wystawiony na aukcji, nie? I tam można sobie... Na aukcji, ale część może też tutaj nie trzeba nawet czekać, aż Leszek wystawi dużo gołębi. Kolega może sprzedać tak w bezpośredniej rozmowie telefonicznej, coś poleci, doradzić. Tutaj też jeszcze, jak mówimy, bo... Poczekaj chwilę jeszcze, bo te gołębie to nie pierwszy raz, jak znamy tutaj historię
tej stacji hodowlanej kolegi Leszka Pilesiaka, to wiemy, że po imprezie, która się odbyła tutaj cyklicznie już od 19 lat w tym roku, pielgrzymka doroczna hodowców na Górę Świętej Anny, tutaj zawsze w Interestu przyjeżdża dużo gości, odwiedza Ciebie, nabywa te gołębie, później najlepiej świadczy o tym, że często też wracają Ci sami kupować też takie gołębie, które u nich zdobywają sukcesy. Ty miałeś takich też gołębi, miałeś takie lata, że w jednym okręgu to chyba 6 oryginalnych gołębi z Twoją obrączką reprezentowało na wystawie okręg dany, tak? Tak, tak. Krzysiu, Kalisz to było, w okręgu Kalisz. No Krzysiek Owczarek ode mnie brał gołębie i te gołębie na moich oryginalnych obrączkach, jeszcze oprócz tego on mi dawał obrączki, ja mu obrączkowałem też, nie młode chciał i tymi gołębiami lotował. I tymi gołębiami wylatał wicemistrza Polski w 2000 chyba. Ja miałem tu zapisane, to już widzisz Krzysiu też. Ale w jakimś tam roku, to wcześniejszy lata. Już mam, tak. To było w 2005 roku GMP, drugi wicemistrz Polski. W kategorii C wicemistrz Polski. No i w 2006 roku mój młody, oryginalny, za obrączką, wtedy to była katastrofa. W 2006. Szóstym to była, no, tak. No, no mówię 2006 rok, a on był 2005 roku, 16-28, to u mnie jego obrączką zaobrączkowane, ale u mnie w gołębniku, z mojej hodowli, to jest gołąb pierwszy w Polsce też. Mhm. Czyli było tych gołąbków trochę pierwszy w Polsce i tak dalej, nie? Ten młody był zaobrączkowany, no, no. I był na wystawie ogólnopolskiej, był pierwszym lotnikiem, no. To jest z mojego gołębnika, u mnie zaobrączkowany, nie? No i co roku tam w katalogach można widać, zobaczyć, nie? Oryginalnych Pielesiaków na 266 po 4-5 gołębi oryginalnych. Reprezentowały okręg. Tutaj możemy też zobaczyć, bo kolega tą kartkę tak jakby też go odwrócił, bo tak nie wiem, czy nam wszystko odczytali, więc sobie przygotowałeś tutaj te gołębie, u kogo się sprawdziły w hodowlach, tak może zerknij, żebyś nam tutaj jeszcze tak no, no to nie pominął. Płowy Paszka, na przykład, co jest ten płowy 808, nie? Mhm. Ten to był fenomenalny gołąb, nie? No to pochodzi ode mnie, z mojej samicy, z gołębnika. Miałem od... No cóż, ale to była matka? Belga, matka tego, Belga, tak. Van Looy Seymus, nie? Poczekaj chwilę. Mhm. To był gołąb, który był matką tego gołębia 808, był gołąb, którego ty miałeś u siebie w gołębniku, ale tak. To był belgijski gołąb. Belgijska samica i co ciekawe, że u mnie normalnie gołębie latały, nie? Mhm. A tam wyszedł fenomen. I to do czego zmierzam? Ale inne kojarzenie było. Dokładnie. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że kojarzenie musi być. Dawała tam płowego dali, bo Paszek ode mnie nie kupił, tylko to inny kolega tutaj jeździł na polowania i raz przyjechał, ta samiczka mu się spodobała. Ona tak się ładnie kłaniała na takiej żerdce, nie? Tak podjeżdżała na ogonie. No i on za 2 tygodnie przyjeżdża. Ma pan tą samiczkę jeszcze? Mówię, no mam. Sprzeda pan mi ją? No sprzeda. No i sprzedałem. No i on właśnie dał Paszkowi i złożyli z tym płowem i to tak wyszło. Taka historia o tym powiem jest. To jest ode mnie samica. To była z Belgii, bo ja sprowadzałem dużo gołębi, nie? Od Van Looya Seymusa, nie? No. Tak samo i Marcina Kobielita od Islanda też, nie? Ten olimpijczyk to wywodzi się ode mnie, nie? Czy z tego belgijskiego, który był u Ciebie? Następnie za Manów możemy coś powiedzieć, nie? W 2013 roku mój jest pierwszy w Polsce w kategorii wyczyn. 14 konkursami. A na drugi rok u Struzików jest pierwszy gołąb w Polsce samczyk. Bo powiedzmy Jacek Struzik, Jacek to Struzik. Kolega tam z Malborka. Malborka, tak, u Struzików. Kiedy w Kielcach była wystawa, to wtedy miał tego najlepszego właśnie gołębia w Polsce. Tak, tak. I 50% aman. Czyli coś w tych jest. Jeden tu aman i drugi znowu w Polsce aman był, nie? Dariusz Nowacki, nie? I też różnych hodowli brał z Polski gołębie, tak mam na WhatsAppie nawet tutaj te wyniki i tak dalej u siebie. No i mówi, brał od Oleksiaka, muszę powiedzieć też, nie? Wziął tak. I ode mnie i od innych mistrzów z Polski. No i tam byliśmy u niego też tam. Nikt się nie sprawdziło, a Oleksiaki i Pielesiaki, wszystko on tam wbrew Tauben miał tam powiedzieć, że Pielesiaki. Ja przypomnę tylko, że my tam byliśmy właśnie w tej hodowli, tym bardziej to młody hodowca, który tak naprawdę zaczynał, jemu bardzo pomagał taki niemiecki kolega hodowca, on sam już nie mógł lotować, ale dużo rad, których on mu udzielał się na pewno przyczynił też do tego sukcesu właśnie, który miał, bo pamiętam, kiedy u niego byliśmy, on był taki zachwycony, że właśnie w pierwszych latach lotowania od razu odnosił te sukcesy. Tak. Po 15-16 pierwszych głębi miał. No, no i mówi, że od tego Zbyszka też nie super i ode mnie był zadowolony. No w Rzymie super gołębie u Komorzyńca, Komorzyniec Waldemar, tak samo super gołębie.
piersiaki się sprawdziły, mówi, połączył tam inaczej, ja mówię, weź połącz moje z moimi. I później napisał, tu mam też maila, i napisał, mówi, piersiaczki z piersiakiem połączyłem i super gołąbki, nie no. Ja się z czym pochwalić, bo no, fajne gołąbki są i po prostu no, górną półkę się sprowadzało i będą wystawione. Deklaki 613, Dochman, Hurrikan. To są takie gołębie, które kupowałeś właśnie u Rainera Pittmana z tych oryginałów? Hurrika, tak, tak. No, tutaj na razie mi sobie pokazywałeś, poza tym jednym, tam były linie te Kopmane. No, no ale to... Ale ja rozumiem, tak jest... Krzysiu, będzie wystawionych ja 40 gołębi. Ja się tylko pytam, tak, oczywiście, no. Bo tutaj pokazaliśmy, przypomnijmy, gołębie Pita Merwe, Pita van de Merwe, pokazywaliśmy tutaj właśnie tego jednego Pittmana, pokazywaliśmy gołębie Szelens na początku, tak. Flora Fervorta. Natomiast te, o których kolega mówi, no wiadomo, czas nas też, że tak powiem, pewnie sposób ogranicza, to możemy tylko część pokazać, ale tam na stronie internetowej możemy sobie spokojnie zobaczyć bardzo dużo gołębi, które kolega Leszek Gryziak w swojej hodowli zobaczył. Czy na razie to wszystko, Leszku? Tak. Dobrze, także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.